Karpen Indie Games. No ciekawe, bo na sklepie Google Play są oni podani jako Karpen Studio. Jak strzeliło. A zatem, moi drodzy, aloha! Chociaż bez przesady, nie jestem przecież na Hawajach, tylko za granicą w Holandii. No właśnie. Witam was, moi drodzy kochani widzowie, w wakacyjnym gameplayu na kanale Lethal Media. I to jeszcze zagranicznym. Z gry Elite Soldier. Jego Karpen Studio, z którego jedną grą miałem już przyjemność się zmierzyć. Ale to już poza waszym kontaktem. Muzyka? Tak, nie. Poziom graficzny? A weźmy sobie najwyższy. Ciekawe, co będzie z tego wyjdzie. Chociaż... Chyba coś się zepsuło. Poczekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem, kochani, i jak widać, i jak zapewne widzicie wyraźnie... Tak, udało mi się zmienić ustawienia graficzne na najwyższe. Ale coś grę przycięło i... No właśnie. Musiałem zrobić pauzę i ją ponownie uruchomić. No dla was to było cięcie, ale ja musiałem, no, niestety uruchomić ponownie grę. W każdym razie, tak więc jak już powiedziałem, oto przed wami gra Elite Soldier. Kolejna... Dosyć interesująca, wyglądająca na stronie Google Play produkcja mobilna z Google Play. W której przyjdzie nam rozgrywać dosyć spektakularne misje specjalne typowego komandosa. Chociaż typowego elitarnego żołnierza tytułowego. Chociaż dlaczego dosyć, a nie naprawdę? Panów z Karpen Studio na pewno należy nie oczekiwać po grach, bo w większości gier na telefony mobilne zbyt wiele. Po prostu to są dosyć proste gierki. Ale teraz przejdźmy już do gry. Naszym pierwszym zadaniem, w ogóle fajne intro z żołnierzem, który zmienia broń w każdym wyborem z intra. A teraz pistolet. Naszym pierwszym zadaniem będzie zinfiltrowanie i zniszczenie wszystkich... Zinfiltrowanie i zniszczenie wszystkich radiowych wież, które znajdziemy. Graj. Ładowanie. Jest cutscenka. No nieźle, panowie z Karpen Studio. Wcześniej zrobili taką prostą grę jak... Wojna, strzelanki, mobilne gry, coś tam. A tutaj mamy coś takiego. A więc zaczynamy. Jesteśmy uzbrojeni jedynie pistolet i niestety niewytłumiony, co mnie dosyć smuci. I tak jak się spodziewałem, jest grafika na full. Humorystyczne komentarze naszego bohatera. Chociaż zaraz. Rozumiem, że to obok pauzy to było nasze zdrowie. Nie da się w żaden sposób pomijać cutscenek, niestety.
Ale zgaduję, że trzeba było tak naprawdę strzelić do beczkę, żeby wykończyć tego gościa stojącego obok. No właśnie. Okej, jestem z powrotem. Akurat pozwoliłem sobie zrestartować ten poziom, żeby móc strzelić w tę beczkę tylko raz, bo po pierwszym strzale wybucha. To więc uwaga. Boom! I nie żyjesz. A tutaj widzę jakąś amunicję. Dodatek do pistoletu. A jednak tłumik jest. Tylko trzeba go najpierw samemu zdobyć. No i jeszcze jakieś coś. No proszę bardzo. Proszę Państwa, oto więc mamy kolejną całkiem rozbudowaną, tak jak całkiem rozbudowaną, ale darmową grę mobilną. Co prawda nie jest to. Chociaż i dosyć, albo nie, inaczej. I jest, można powiedzieć, że jest to trochę poziom. Ktoś tam się czai. Jest to trochę poziom. Można w pewien sposób się powiedzieć, że jest to niemalże poziom Train Tour, ale ta gra akurat była od początku pomyślana właśnie jako to do płacenia. Celowanie może nas zdradzić. Awesome. Muszę skręcić w prawo. To jest tajna misja. Polegając na tym, że uzbrojenie nie jest nikim uchwytem, tak jest na rozwalistą ścianę. Nie mogę jej rozwalić niestety. Ale zastanawiam się, gdzie będę. A, że niby tu! Czyli mam to zniszczyć, to wieszczałem w nią. A, o nie. They never saw it coming. Boom! Feel the sting. Proszę bardzo, załatwiłem dwóch biegnących na mnie typów. Strzelając im w głowy. No. O nie! Widzisz, jak to boli? Awesome. Jakoś przestali mnie trafiać. Po mojego poprzedniego save'u, chociaż nie, to może to dlatego, że tak sprytnie się schowałem. To jest moje życie. Obok. They
never saw it coming. And stay down. No i z tego, co w sumie mogę się domyślać... No i z tego w sumie, co mogę się łatwo... No i w sumie z tego, co mogę, czego mogę się łatwo domyśleć, mam tutaj... całkiem zaawansowane te. No i z tego, co mogę się domyśleć... No właśnie. Wypadło mi słowo. Jak to? Przecież stałem kilometr od... jakieś 2 czy tam 3 kilometry od tej wybuchającej beczki. I naprawdę chcecie mi powiedzieć, że tutaj nie ma checkpointów? I jak się akurat okazuje, tak naprawdę... Jak się akurat w pewnym sensie okazuje, tak naprawdę... checkpointy tutaj są. No nie, co ja gadam. No i jak się akurat okazuje... A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Tak się akurat zastanawiam... Chyba, że tę misję można przejść... tak naprawdę na dwa sposoby. Albo na głośniaka... wywołując swój głośny wstęp za pomocą tej wybuchowej beczki. Albo... They never saw it coming. Chociaż nie, robanie ściany jest obowiązkowe. Więc w pewnym sensie po co mi w takim razie ten tłumik? I że niby mam rozumieć, że te laptopy pełnią formę znajdzie, tak? Skąd, że niby się tu wziąłeś, ja przepraszam bardzo. Okej. Chcę zrobić kolejne cięcie. Tutaj będę musiał zrobić ponownie cięcie, żeby ten film nie zajął mi zbyt długo, bo w sumie nie muszę chyba mówić, jak działa Mobile Zen. No, dzieli mi ten film trwający więcej niż te paręnaście minut. Tak więc po raz kolejny do zobaczenia za chwilę. Okej, tak więc znowu jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio, do którego zdołaliśmy dotrzeć. Jak ja mam się przedostać przez tą bramę, ja się pytam. No chyba, że zaraz. Nie. A! Teraz czeka nas sekcja z pojazdem. No właśnie, tak naprawdę zostałem już wykryty.
I kolejna cutscena. Miejmy nadzieję, że to będzie punkt kontrolny. Tak, będziemy do nich naparzać z karabinu. No to chodźcie tu. O nie. What madness is this? Co to ma znaczyć? Zmienię do dwóch naszych bohatera. O nie! Akurat musiał spaść na mnie, no. A ja dalej strzelam. Tak, lubię elitarnego żołnierza, ale... niestety jeszcze nie dam tej... łapki. O, to nasz kolega. A więc dobra, teraz czas na akcję na poważnie. Przejście zrobione. Mój kolega to naprawdę zabójczy typ. Nie ma tu żadnego laptopa? Nie ma. Proszę bardzo, czołg! Wsiadamy! Albo i nie, bo trzeba znaleźć klucz. A klucz jest tutaj. Dobra, więc robimy.
Strzelam. Czy to jest strzelba? A to była M4. Poczuj, jak to boli. Nasz bohater rzuca one-linerami. I to jest fajne. A masz. I'll be taking this. What are you waiting for? Hurry up. Proszę bardzo, mam cię. Okej, a teraz znowu czekasz. Wracamy do czołgu. Looks like that hurts. To czuję, jak to boli. W sumie... No, w sumie, no właśnie. Poczuj, jak to boli. Proszę bardzo, bardzo cię kuczy. O mąż. Zanim się stary. One step closer to total world domination. No kurde, to jest prawdziwe... Darmowe Call of Duty, to jest... To, no, no to... No nieźle. No co ja wam powiem, to jest po prostu prawdziwe... To jest po prostu najzwyczajniej w świecie prawdziwe Call of Duty. Prawdziwe Call of Duty. Prawdziwe mobilne, ale darmowe Call of Duty. Choć gra jest wykonana na prostej budowie silnika Unity, to trzeba przyznać, że robi wrażenie. I oferuje gameplay podobny do tego... Skoda. O! A więc dobra, jako już teraz sterujemy ja czołgiem, to... Jest gromowładny. Gromowładnym typiem, ale niestety nie mam znacznika pokazującego mi dać. Obawiam się, że to może troszeczkę zająć. Tak więc... Widzimy się za moment. Aha, czyli to właśnie tędy mam przejść.
drugi czołg. Naprawdę myślicie, że możecie się równać z naszym czołgiem w Frajer 1? Ha, ha. O, strzelał do nas? Ale na szczycie wiem, co zrobić. Proszę bardzo. I wszyscy zostali wysadzeni w powietrze. No i no co, szczęście zrobiło się tego mniej więcej. Wierzyć, że niby strzelając z pojazdów nie można, ten teges. Wow, ale ich wyrąbało w kosmos, dosłownie. O, nie mogę sobie odmówić kolejnego laptopa. Nie na mej warcie. Oj nie. Kiedy mi się pojawi komunikat, że mission complete. Myślę, że kończymy powodzeniem. No
I to właśnie tutaj mam zaprokować, aczkolwiek ten. Oj. No to ładnie. Wpadliśmy w niezłą pułapkę, żeśmy naprawdę wpadli z przyjacielem. Gratulacje! Elite Soldier! Gratulacje! Elite Soldier jest wciąż wczesnej, jest wciąż w otwartej becie. Następne update'y przyniosą nowy content, nowe mapy, bronie, tryby gry i więcej. Proszę, oceń nas w sklepie i daj nam swoje opinie i dziel się ze znajomymi. Dziękujemy ci za twój czas. Zabrane przedmioty 3 na 5. Co? A więc proszę państwa, że niby... Aha. A więc, proszę państwa, tak naprawdę, podobnie jak w przypadku Trainitora, także i tu. A więc, no i podobnie jak w przypadku Trainitora, także i tu ma. Okazuje się, że ta darmowa... Że ta, choć darmowa i zawierająca żadnej mikropłatności, choć ta, choć darm... Że... A więc mamy, a więc podobnie jak w przypadku Trainitora, choć gra okazuje się być całkiem zbudowana, mimo że jest darmowa, ale przynajmniej nie zawiera żadnych mikropłatności. To jednak okazuje się, że to jest jedynie jej ułamek tego, czego mamy się doczekać później. I teraz już wiem, po co jest ten żołnierz stojący tutaj sobie dumnie. Z bronią... Z różnymi broni. Oznacza on broń do danej misji. No to mamy tutaj robić. Out of control. Dzień. Tutaj i że niby gra raczej nie dzieli się na misję czy coś takiego, tylko jakieś tylko po prostu etapy bądź poziomy, niczym z Call of Duty. I mówiłem właśnie, że ta gra okazuje się być darmowym tytułem kodopodobnym, bez żadnej mikropodności, tylko z czysto Fredo i możliwością odkrywania wszystkiego w swojej drodze. Pierwsza misja polegała na wydzieleniu wrogiej bazy oraz zniszczeniu każdej radiowej stacji, jaką znajdziemy. W kolejnej już uzbrojeni w M4 i uciekamy z bazy wroga. Potem zasiadamy za sterami czołgu i się stąd wydostajemy. No i misja ze strzelbą, która będzie dopiero dostępna w przyszłych update'ach. No cóż, czasem życie potrafi dosyć smutno zaskoczyć. Ale cóż, myślałem, że zrobimy z tego kolejną serię, tym razem wakacyjną, a wyszło coś innego i troszeczkę rozczarowującego. No, trudno się mówi. W każdym razie... Dziękuję wam za obejrzenie kolejnego gameplay na moim kanale, tym razem wakacyjnego. I jeżeli dotrwaliście do końca, to właśnie życzę wam udanych wakacji i no właśnie, to życzę wam udanych wakacji
Życzę wam udanych wakacji. Całej reszty wakacji. Z lipca do sierpnia. I żeby nic wam się takiego przykrego nie stało, jak to mówiła topowa dycha w jednym z ostatnich swoich materiałów przesłanych. No. Także cześć i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Miejmy nadzieję, że jeszcze mogą coś się pojawić w lipcu. Pa!